Ewangelia według Jana, rozdział 18. Gdy Jezus to powiedział, przeszedł z uczniami swoimi na drugą stronę potoku Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Miejsce to znał Judasz, wydający go, bo Jezus często zbierał się tam ze swoimi uczniami. Judasz więc, wziąwszy od arcykapłanów i faryzeuszy grupę pomocników, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. Wtedy Jezus, wiedząc o wszystkim, co się z nim stanie, wyszedłszy, powiedział im: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazarejczyka. Jezus powiedział im: ja jestem. Stał z nimi i Judasz, wydający go. Skoro im powiedział: ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Ponownie więc zapytał ich: kogo szukacie? Powiedzieli: Jezusa Nazarejczyka. Jezus odpowiedział: powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Wypełniły się przez to słowa, które powiedział: nie zgubiłem nikogo z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go, uderzył niewolnika arcykapłana i uciął mu prawe ucho. Ten niewolnik miał na imię Malchus. Jezus więc powiedział Piotrowi: włóż miecz swój do pochwy. Czyż nie miałbym wypić kubka, który dał mi ojciec? Następnie dowódca i grupa żydowskich pomocników pojmali i związali Jezusa. Zaprowadzili go najpierw do Annasza, który był teściem Kajfasza. On w tym roku był arcykapłanem. To był ten Kajfasz, który doradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek umarł za lud. Za Jezusem szedł Szymon Piotr i inny uczeń. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec arcykapłana. Natomiast Piotr stał na zewnątrz przy drzwiach. Wyszedł więc ten inny uczeń, który był znany arcykapłanowi, i po rozmowie z odźwierną wprowadził Piotra. Służąca, która była odźwierną, powiedziała wtedy Piotrowi: czy ty nie jesteś także z uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. Niewolnicy i słudzy, z powodu zimna, rozpaliwszy ogień, stali i się ogrzewali. Piotr także był z nimi, stojąc i się grzejąc. Tymczasem arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Odpowiedział mu Jezus: ja otwarcie mówiłem światu. Ja zawsze nauczałem w synagodze i w świątyni, gdzie zawsze się schodzą Żydzi, i potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im powiedziałem. Oto oni wiedzą, co ja powiedziałem. Gdy on to mówił, jeden ze stojących tam sług wymierzył policzek Jezusowi, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Jezus odpowiedział mu: jeśli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, za co mnie bijesz? Odesłał go więc Annasz, związanego do arcykapłana Kajfasza. Szymon Piotr stał i się grzał. Powiedzieli więc do niego: czy i ty jesteś z jego uczniów? On zaparł się, mówiąc: nie jestem. Powiedział mu jeden z niewolników arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho: czy nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Piotr ponownie się zaparł i zaraz zapiał kogut. Prowadzili więc Jezusa od Kajfasza do pretorium. Było wcześnie rano. I nie weszli sami do siedziby namiestnika, aby się nie zanieczyścić, aby móc spożyć paschę. Piłat więc wyszedł do nich i powiedział: jaką przynosicie skargę przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu: gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydawalibyśmy go tobie. Piłat więc im powiedział: weźcie go i według waszego prawa osądźcie. Żydzi zatem powiedzieli mu: nam nie wolno nikogo zabijać.
by się wypełniły słowa Jezusa, które powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Piłat wszedł więc ponownie do siedziby namiestnika i przywołał Jezusa, powiedziawszy mu: Ty jesteś królem Żydów? Jezus odpowiedział mu: Czy ty mówisz to od siebie, czy inni ci o mnie powiedzieli? Piłat odpowiedział: Czy jestem Żydem? Twój naród i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Jezus odpowiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, moi poddani walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Teraz jednak królestwo moje nie jest stąd. Piłat powiedział mu: Więc jesteś królem? Jezus odpowiedział mu: Ty to mówisz, że ja jestem królem. Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy będący z prawdy słucha mojego głosu. Piłat powiedział mu: Co to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i powiedział im: Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest u was zwyczaj, że na Paschę jednego wam uwalniam. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla Żydów? Zawołali więc wszyscy ponownie nie tego, ale Barabasza. A Barabasz był złoczyńcą.